jest jesiennie, jest kolorowo, jest bajecznie, jest tak cichutko, jest cieplutko. I co wam powiem, no, delektuję się. Przyszłam sobie do parku. I fajnie się tak cieszyć. Fajnie, a dlaczego ja się cieszę? Fajnie, bo czuję się fajnie. Dlaczego czuję się fajnie? Bo mam was. Bo jestem już zauważana, jakby doceniana, kochana. Przede wszystkim cieszę się, że jestem kochana. No i oczywiście gro osób, panów też mi tam pisze różne rzeczy. Dużo panów żałuje, że nie jestem sama. Zdarza się tak, że o połowę młodsi panowie ode mnie są też zauroczeni. No przykro mi panowie, jestem sama i jedyna was jest dużo, ale cieszę się. Cieszę się niezmiernie, że mimo upływu lat, mimo tego wszystkiego, ile mam lat, podobam się. I to jest takie fajne i takie miłe. A dlaczego się podobam, kochani? Przecież kiedyś byłam dużo, dużo młodsza. I nie podobałam się tak jak teraz. No właśnie, gdzie ta zagadka, gdzie ta odpowiedź? Ja już ją znam. Po prostu. Kiedyś żyłam sobie tak zwyczajnie. Byłam taka zwyczajna, taka codzienna, jak to się mówi. A teraz jestem taka jakby świąteczna, można powiedzieć. Kiedyś tylko się skupiałam na pracach, tak? Żeby zrobić, żeby dołożyć, żeby wypastować, żeby wyczyścić. To było przyziemne, tak? To wszystko, te czynności, które ja robiłam, ja to robiłam z miłością, oczywiście z miłością, z chęcią, z radością, ale to wszystko przyćmiło mnie samą, tak? Czyli ja zgasiłam jakby sama swój blask. Chociaż też byłam radosna, zawsze byłam uśmiechnięta, bo ja zawsze lubiłam się śmiać, zawsze też przyciągałam ludzi, ale ja sama nie czułam się tak jak teraz, kochani. Nigdy się tak nie czułam. Bo dlaczego? Bo teraz skupiam się naprawdę na sobie, na swojej osobie. Ja ślę sobie wszystko, co najlepsze. Mówię sobie piękne rzeczy, patrzę sobie w oczy, delektuję się, słucham sobie tych cudownych, romantycznych piosenek, które zawsze kochałam, ale wiecie, w telewizji to za wiele nie ma. Puszczam jakieś tam zupełnie coś innego, a ja zawsze byłam taka, nasycałam się taką tą muzyką, jak ja to mówię, romantyczną. Co kiedyś było w moich czasach? Radio. Jeszcze jak byłam panienka, to moja kuzynka miała już to na płyty. Do odtwarzania płyt, takie te duże, okrągłe, pamiętacie, jak to było. A ja słuchałam sobie muzyki, jakby obraz kontrolny w przerwie przez cały dzień. Rano dali filmy, potem był obraz kontrolny i ja mogłam sobie słuchać tej muzyki. A teraz mogę sobie słuchać dowoli, jakiej chcę. W świecie internetu, w dobie internetu, to ja sobie wybieram moje kochane piosenki, które mnie karmią, które mnie żywią, które sprawiają, że ładuję moje akumulatory, kochani. Dlatego teraz jestem zauważana, bo zauważam ja sama siebie, bo kocham ja sama siebie, bo uwielbiam ja sama siebie. Ja wiem, ktoś pierwszy raz spojrzy, powie, popuka w głowie jakaś narcystyczna kobieta, nie. To się po prostu narodziło w sercu. Jak człowiek zaczyna kochać siebie, to inni nas kochają. Tak? Jak ja zauważam siebie, to inni nas zauważają. Ja w domu też zaczęłam inaczej żyć, inaczej się teraz zachowywać. Po prostu ja pielęgnuję się, tak? Zawsze było tak, że rzeczy domowe były najważniejsze, bo to trzeba zrobić to, a teraz nie. Kochani, ja wstaję, ja teraz sobie kawkę, puszczam sobie muzykę, jeszcze sobie zatańczę co któryś kawałek. I delektuję się tą kawą, tym zapachem, tymi piosenkami i ja tu pokazuję, że ja w tym domu jestem ważna, że ja jestem tak jak ta księżniczka, że siedzę sobie i proszę nie wymagać tego ode mnie, bo ja teraz chcę też dostawać dobre rzeczy, chcę dostawać widziaki, piękne słowa, uśmiechy, tak kochani? I tak się dzieje.
nauczyłam teraz w domu, to ja sobie taka siedzę jak wyprzedniczka i naprawdę się tak czuję. Gdzie nie pójdę, to się tak czuję. To nie jest przesada, po prostu. Ja tak siebie pielęgnuję, tak swoją duszę. Tą Bożenę kocham, uwielbiam. Gdzie jestem, czy tutaj na kawce, czy na piwku, czy z jakimiś osobami. To kochani, ja to czuję, że właśnie ci ludzie na mnie tak patrzą. Bo zwróciłam uwagę, że teraz właśnie był wieczorek taki taneczny. I ja taka gwiazdka. Ja sobie tańczę po prostu. Ja nic nie robię, tylko tańczę. Ale widzę wzroki tych wszystkich osób, jakby skupione są na mnie. No nie przesadzam, bo jednak to się przyciąga. Zwróciło moją uwagę. Ja tam nigdy nie patrzę się, czy ktoś się patrzy, czy nie patrzy. Kiedy się w ogóle miałam tremę, to odwracałam wzrok, bo się bałam, jak ktoś na mnie się patrzył. Ale widzę, że ci ludzie są po prostu mną jakby zainteresowani, tak? I teraz tak zapytano mnie, czy będę na święta tutaj, czy na Nowy Rok. Ja mówię, no nie, no niestety tym razem będę w domu. Oż jaka szkoda, mówi. Im się było szkoda, że mnie nie będzie w tym momencie. I dla mnie to jest takie miłe, kochani. Także cały czas ja czuję się cudownie. Cały czas. Dlatego nieważne jest miejsce, nieważny jest czas. Jestem w tej chwili w parku. Tu, zobaczcie. Tu jest. Wśród cudownych liści. Ja czuję się cudownie, a tu nie ma nikogo. Nie ma. Jestem tylko ja. Drzewa, przyroda, niebo. Te cudowne liście. Jest mi cudownie. Ja tu się czuję znowu cudownie. Kochani, można się tak czuć? No oczywiście, że można. Każdego dnia. No oczywiście, że każdego. Nie uwierzycie? No to proszę Was, uwierzcie. A jak nie możecie uwierzyć, to po prostu spróbujcie, że można tak każdego dnia się delektować, każdego dnia się uśmiechać, każdego dnia mówić kocham Cię. Ja sobie mówię kocham Cię. Kocham Cię Bożena z całego serca. Podziwiam siebie. Podziwiam za co siebie, kochani. Ja przede wszystkim podziwiam siebie za odwagę. Za mój taki wewnętrzny upór. Za to, że idę do tego celu. Za to, że idę za tym światłem. Za to siebie kocham, że chcę się tym dzielić z Wami. Za to siebie kocham, że ktoś mi dał siłę i odwagę do tego, żebym ja mogła to Wam powiedzieć. Bo kiedyś w życiu bym Wam tego nie powiedziała. Nigdy w życiu. Chociaż bardzo bym chciała, ale bym nie powiedziała. Mi by nie przeszło przez gardło. Bo ten strach, ta trema, jakieś takie wewnętrzne mnie to trzymało w objęciach coś, że ja nigdy w życiu bym do Was nie mówiła. A teraz, kochani, chociaż byłam zawsze gaduła. Zawsze. Mogłam sobie gadać ze znajomymi, ale tak do Was publicznie nigdy w życiu. A teraz, kochani, mam taką potrzebę. Ja bym tu mogła siedzieć od rana do wieczora i 20 filmików Wam kręcić dziennie i do Was mówić i mówić i mówić, kochani. I mi się wydaje, że końca by nie było w tym moim mówieniu. I ja wiem, że ja mówię to wszystko i to się kręci wokół tej mojej miłości, znaczy mojej, naszej cudownej miłości, bo ona nie jest moja, ona jest boska tak naprawdę, a ja tylko jestem jakby przekaźnikiem. To jest taki jak prąd płynie i jest kawałek kabla, przez który do Was może dolecieć, a to ja jestem tym kabelkiem łączącym tą miłość, przez ten kabelek ona leci do Was, dzięki temu, że ja mogę do Was to dolecieć. I właśnie za to się kocham, za to najbardziej na świecie, że pokonałam ten strach, że odnalazłam tą swoją miłość. No ale niech będzie moją tą wewnętrzną. Że mogę kochać na maksa, że przeżyłam tyle lat i mimo tego upływu czasu ja chyba to nadrobię. Ten ogrom miłości, ta fala co płynie, ona nadrobi to wszystko. Ten jakby stracony czas. Ale to nie był stracony czas. Z drugiej strony patrząc z perspektywy, to był czas przygotowania mnie, tak? To był czas moich doświadczeń. Musiałam dojrzeć do pewnych rzeczy. Ktoś wiedział, że
wcześniej nie miałam szans pokazania tego, co teraz, więc ja musiałam dojrzeć do tego, pokonać te lęki, strachy, obawy, ten wstyd, wejście gdzieś do lokalu samej, powiedzenie coś publicznie komuś. A teraz, kochani, mogę mówić i mówić i mówić. Mogę siedzieć na wielkiej scenie i mówić. I mi to nie przeszkadza, że tysiące ludzi by tam sobie siedziało i patrzyło na mnie, a niech sobie tam patrzy. Ale ja bym tylko się skupiała na tym, co chcę powiedzieć, co jest w moim sercu. Nieważne, kto co pomyśli, nieważne, jak mnie odbierze. Ważne, że ja wypowiedziałam moje słowa. Ważne, że ja przekazałam tą wiadomość. Ważne, że chcę mówić całemu światu, że jest ta miłość. Ważne, że ja kocham. I to jest dla mnie ważne. A jak ktoś mnie odbierze nie tak, ktoś mnie oceni nie tak, ktoś powie, że nie tak powiedziałam, że się przejęzyczyłam, że się pomyliłam, że to było słabe, czy cokolwiek, kochani, to jest nieważne. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby dotarło to do ludzi, którzy gdzieś tam mają w swoim sercu iskierkę nadziei, którzy właśnie czekają, że ktoś przyjdzie, podaruje im klucz, albo ktoś otworzy im drzwi i powie, proszę, chodź, nie bój się, te drzwi są otwarte, zapraszam Cię. Zobacz, co jest za tymi drzwiami. Kochani, nie bójmy się kochać. Nie bójmy się kochać. Od dzisiaj postarajcie się, i każdy z Was powie sobie do siebie, kocham Cię, kocham Cię. I spojrzy sobie tak głęboko w oczy. Może jesteś spragniony, spragniona tej miłości. Może bardzo, bardzo dawno Ci nikt tego nie mówił. A wiem z praktyki, że my ludzie w jakimś tam wieku sobie przestajemy to w ogóle mówić. Może gdzieś tam nastolatki zakochani, zauroczeni, a potem większość nie mówi tego, a każdy z nas jest spragniony, aby usłyszeć te cudowne, magiczne słowa kocham. Więc ja Ciebie kocham z całego serca. Ty siebie kochaj. Przede wszystkim Ty siebie kochaj. Bo jak Ty siebie pokochasz, to pokocha Cię cała reszta. Jak Ty będziesz do siebie mówić, kochać, to Twój partner też Ci to powie. To będziesz słyszeć to coraz częściej, tak jak ja. Ja słyszę to prawie każdego dnia. Każdego dnia mam napisane od Was, kocham Cię. Jesteś cudowna, Bożenko. Nawet jak tak nie ma wyrazu kocham Cię, ale są inne wyrazy. Jesteś cudowna, jesteś aniołem, jesteś inspiracją, jesteś tym, jesteś tamtym. To są też słowa miłości. To też jest miłość, kochani. To nie jest tylko słowo kocham Cię. Każde cudowne wypowiedziane słowo z miłością. Nawet dziękuję, jak ktoś powie tak z serca z miłością, to jest też kocham Cię. Kochani, świat nas kocha. Każdy listek, każdy kolor, każda kropeczka, każdy kształt to jest dla nas. Zobaczcie, jak Bóg nas umiłował. Jakie On nam dał piękne rzeczy. Dlaczego? Bo nas kocha. A my o tym zapominamy. A my pioczymy, bo pada deszcz, bo jest zimno, bo jest wichura. Ale to jest wszystko dla nas. I ten deszcz, i ta wichura, i ta burza. A po tej burzy jest takie piękne słońce. I ludzie się cieszą. No oczywiście, że się cieszą. I kiedy Cię dopada ten tragiczny strach, ten smutek, a potem raptem mija. I Ty czujesz tą ulgę, tą wdzięczność i Ty się cieszysz. No właśnie, gdyby nie było tego strachu, tego smutku, tej tragedii, nigdy nie poznałbyś, nie poznałabyś tej radości, żeby się cieszyć. I to jest wszystko po to. Po to jest noc i ta ciemność, żeby za chwilę była jasność, żebyś mógł się nacieszyć tym cudownym dniem. Po to są ciemne chmury, żebyś miał porównanie, że jest nie fajnie, jak jest ciemno, ale jak jest słońce, to jest cudowne. Po to, żebyś to wszystko docenił, doceniła, tak jak ja. Kochaj każdą minutę, kochaj każdą chmurę, każdą kroplę rosy, wiaterek, który głaszcze Cię po twarzy, wiatr, który tak pięknie rozwiewa Ci włosy, słońce, które świeci tak na Ciebie i sprawia, że Twoja skóra zaczyna się opalać i pięknie jesteś opalona. Te wszystkie piosenki, które są napisane, no to przecież świat daje to dla Ciebie. Jest mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które wybierasz sobie Ty. Świat dał Ci dosłownie wszystko, ale to Ty wybierasz z tego świata.
to ty się częstujesz, to ty się delektujesz, to ty wyciągasz dłonie, to ty wyciągasz serce, to ty patrzysz swoim wzrokiem tam, gdzie chcesz patrzeć, to ty przyciągasz albo te cudowne rzeczy, albo te okropne, albo ściągasz te niefajne wiadomości, albo tylko patrzysz, gdzie jest to cudowne, gdzie jest to dobro, gdzie jest ta miłość, gdzie jest to szczęście, gdzie jest to piękne. Piękno, no i właśnie, mój wzrok podąża za pięknym, za cudownymi chwilami, za fantastycznymi osobami. Jeżeli mi jakaś osoba nie pasuje, to ja już idę sobie dalej, tak? Ja już drugi raz się nie chcę z nią spotkać. No i właśnie, kochani, wychodźmy na spotkania cudownych ludzi, cudownych sytuacji, pięknych chwil. Ufajmy, że każdy nowy dzień przyniesie nam coś fajnego. Doceniajmy to, kochani, doceniajmy, kochajmy, pragnijmy z całego serca. Ja Wam tego życzę. Pragnij jak najwięcej i nie ograniczaj się, bo masz do tego prawo. Bóg Ci da wszystko, a Ty sobie wybierz, co Ci się podoba z Twojego pięknego żurnala. To ja Cię kocham, życzę cudownej, pięknej jesieni, pełnej kolorów. Bardzo Cię kocham. I siebie też. Może na Ciebie kocham najbardziej na świecie. Buziaki.